15 marca wspominamy błogosławionego Artemiusza Zatti, zakonnika. Artemiusz urodził się 12 października 1880 roku we Włoszech w ubogiej rolniczej rodzinie. Od dziecka, od 9 roku życia, ciężko pracował na roli, by pomóc materialnie rodzinie. Miał 16 lat, gdy jego rodzina wyemigrowała do Argentyny szukać lepszych warunków do życia. On podejmował różne, proste, dorywcze prace, gdyż nie miał żadnego wykształcenia. W wolnych chwilach pomagał też księdzu proboszczowi miejscowej parafii, zwłaszcza przy posłudze chorym. Od księdza proboszcza dostał książkę o świętym Janie Bosco, który bardzo mu zaimponował. W 19 roku życia Artemiusz wstąpił do zgromadzenia księży salezjanów. Bardzo gorliwie rozpoczął formację zakonną i studia. Wkrótce do domu zakonnego, w którym mieszkał, przyjechał pewien młody zakonnik, chory na gruźlicę. Artemiusz sam zgłosił się do pielęgnowania go i robił to z wielkim oddaniem do samej śmierci chorego. Wkrótce okazało się, że sam zaraził się gruźlicą. Wtedy wysłano go do innego klasztoru w górach na kurację. Matce Bożej nieustającej pomocy obiecał, że jeśli uprosi mu zdrowie, całe życie będzie pomagał chorym. Matka Boża wysłuchała jego żarliwej modlitwy, dzięki której Artemiusz wyzdrowiał. Najpierw rozpoczął pracę w aptece. Pomagał starszemu, doświadczonemu współbratu, a gdy ten zmarł, sam pracował w aptece. Potem został asystentem na sali operacyjnej, pielęgniarzem, administratorem szpitala dla biedaków i bezdomnych. Uważano go za prawdziwego, dobrego Samarytanina. Jego działalność nie ograniczała się tylko do szpitala. Codziennie odwiedzał chorych pozostających w domach, a do dyspozycji miał tylko rower. Nie szczędząc trudu, pomagał także z wielkim poświęceniem ubogim. Wśród swoich rozlicznych obowiązków Artemiusz miał czas nie tylko na pomoc chorym, ale też na rozmowy z nimi i własną naukę. Stale poszerzał swoją wiedzę, a także nieustająco się modlił. Nazywano go krewnym wszystkich biedaków, a on z właściwym sobie humorem żartował z nimi, pocieszał i utwierdzał w nadziei. Artemiusz miał 70 lat, gdy spadł nagle ze schodów, po czym nie odzyskał już sprawności fizycznej. Został przykuty do łóżka, lecz w dość krótkim czasie zmarł, 15 marca 1951 roku. Święty Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 14 kwietnia 2002 roku i wtedy powiedział o nim: Artemiusz Zatti, salezjański brat zakonny, wraz ze swoją rodziną opuścił diecezję Reggio Emilia, by szukać lepszych warunków życia w Argentynie, kraju, o którym marzył ksiądz Bosco. Tam odkrył swe powołanie i wstąpił do zgromadzenia salezjanów, w którym oddał się gorliwej, profesjonalnej i pełnej miłości posłudze chorym. Prawie 50 lat przeżytych przez niego w Wiedmie to historia wzorowego zakonnika, sumiennie wypełniającego swe obowiązki względem wspólnoty i bez reszty oddanego służbie potrzebującym. Obyśmy dzięki jego przykładowi stawali się coraz bardziej świadomi obecności Pana i potrafili go przyjąć we wszystkich potrzebujących braciach. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Artemiusza do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.